Julia, kolejna premiera z twoim udziałem, premiera filmowa, Nie cudzo uszy nie kradnij. W jakiej odsłonie tym razem będziemy mogli się oglądać na dużym ekranie? No, jest to dziewczyna, która wydaje mi się, że jest takim jedynym pozytywnym elementem w tym filmie. Ona jako jedyna ma dobre intencje, szczere i czyste. Po prostu znalazła się w złym miejscu, o złej porze i dlatego wpadła gdzieś tam w ten półświatek, ale bardzo, bardzo chce się nawrócić i ma piękne marzenia, ale czy jej się uda je zrealizować, to zobaczą Państwo w kinie. Natomiast jest to grzeszny aniołek. Okej, no właśnie, ten tytuł zwraca uwagę i intryguje, bo kojarzy nam się wszystkim z przykazaniami. Te przykazania w jakiej formie zostają ukazane w waszym filmie? No jest to jak pewnego rodzaju zabieg, żeby powiedzieć po prostu o... w lekki sposób powiedzieć o trudnych rzeczach. Nie, w ogóle ten film taki jest, że to jest komedia, ale ona zostawia z pytaniami. Przynajmniej ja, jak oglądałam ten film w takiej prawie oficjalnej wersji, to miałam takie, kurczę, niby zabawnie, a w sumie dużo pytań mi się nasuwa, wiesz, na język. I o to też chodziło, żeby poruszyć jakieś też takie pytania, kim my jesteśmy, co nam kieruje, czy jest to wolna wola, czy jest to, nie wiem, Bóg, czy jest to przeznaczenie albo karma, jakby, wiesz, takie życiowe pytania, ale zadane w sposób taki właśnie lżejszy, w postaci właśnie komedii. Ostatnie